Siemanko. Siema. Jak wiecie, Kład został wczoraj wylosowany na live'ie. No niestety zwycięzca został odnaleziony, ale taki problem się pojawił, że no nie spełnił wszystkich wymagań. Jednym z warunków było udostępnienie postu na Facebooku, no a nie spełnił tego. Więc niestety no musimy losować maszynę jeszcze raz. I co, losowanie odbędzie się 9 maja, czyli za tydzień. Zrobimy jeszcze raz live'a. O godzinie 18. Jeszcze tam wszystko w opisie będzie pisało. I pamiętajcie, musicie wszystkie warunki spełnić, które są pod postem konkursowym. No i tam na YouTubie też macie. Ale jeszcze wam tam opowie o nich może Duroopa, nie? Dawaj. Opowiem. No więc tak, subskrypcje są na oba kanały, Enduroopa i Enduroshot. Polubić na te Facebooki nasze, Instagramy. No i udostępnić przede wszystkim ten film na Facebooku, więc tu macie te zasady, żeby wziąć udział, no dodatkowo, no bo z komentarza będziemy na YouTubie losowali, więc dodatkowo piszecie, biorę udział w konkursie i 3 ostatnie cyfry waszego numeru telefonu. No i druga sprawa jest taka, że piszecie jeden komentarz teraz, jak napiszecie ich więcej, no to automatycznie po prostu losujemy dalej. Zasady są w sumie proste, więc tylko trzeba się zastosować. Porządna maszyna, więc wszystkie kryteria muszą być spełnione, no tak jak trzeba, a nie ma jakiejś lipy, że ktoś komentarz zostawia i chce kłada, nie? No właśnie, więc no, wszystko po kolei robicie i jest cacy. Tu akurat chłopak zostawił komentarz i koniec, no więc dokładne zasady konkursu będziecie mieli jeszcze w opisie tego filmu, no i tam w podwieszonym komentarzu. No i tyle, powodzenia. Trzymajcie się i na razie. Siema. Niestety zwycięzca nie spełnił wszystkich wymagań. A to jest wymagane. Nie. Za sztywno. Subskrypcje na oba kanały. Opa i Shot. Jeszcze raz. No, widzisz jak to jest. No i co? No i... A, to jajco. No a... No, nie udostępnił. No. Więc tak... Nie. Jeszcze raz zrobimy ten konkurs, więc trzeba go, kurwa, powiedzieć. Tak. No, jak to zapowiedzieć? A już są przygotowani? No, 9 to jest niedziela. A co, czekaj, co powiedziałem? Powiedziałem już o tym, że osoba, co napisze ten... Czy... Kurwa, co ty już mówisz? Bo ja już nie wiem, co mówiłeś. Ja też już nie wiem. No dobra. Nie wiem.